Mamo! Tak, kochanie? A ty czy dzisiaj coś dostałaś na Dzień Kobiet? O, hej Robert! Hej Olivia! Chciałbyś mi coś powiedzieć? Paniczu Batmanie! Paniczu Batmanie! Trzeba wstawać! To, że chłopaki zrobią nam aż taką niespodziankę! Naprawdę, to jest mój najlepszy Dzień Kobiet w życiu! Jej! Ach, jaki dzisiaj piękny dzień! W końcu dzisiaj 8 marzec, Dzień Kobiet! Może jakieś życzenia do mnie przyszły? Lub kwiaty! O, jakiś list jest! To tylko rachunki. Nic ważnego. Może jak wyjdę na miasto, to coś dostanę? Mamo! Tak, kochanie? A ty czy dzisiaj coś dostałaś na Dzień Kobiet? Nie, kochanie, na razie tata się nie kwapi do tego, żeby cokolwiek dać na Dzień Kobiet. Także niestety na razie musimy się pogodzić z tym, że nic nie dostaniemy. Co? Ja się nie kwapię? Zaraz wam pokażę. Ja się nie kwapię. Nawet nie wiedzą, co dla nich przygotowałem. No, to będzie dobre. I jeszcze... O, mam! No, ja zawsze pamiętam o Dniu Kobiet. Proszę, to dla ciebie, a to dla ciebie. I co, nie umiem robić prezentów? Ale marchewka i udko? No pewnie, kwiaty już są teraz przereklamowane. Nie idziecie z trendami. Ojej. No, chociaż obiad mamy z głowy, kochanie. Mamo, wiesz co, ja idę na miasto. Może tam dostanę jakiegoś kwiatka. No, mam nadzieję, trzymam za ciebie kciuki. Pa, pa. Będzie kurczak z sałatką z marchewki. Może być. I to do dziewczyn. Może one coś dostały? O, hej Robert! Hej Olivia! Chciałbyś mi coś powiedzieć? Ja? Nie, a dlaczego? No dzisiaj jest wyjątkowy dzień. To ty o tym nie wiesz? Jakoś sobie nie przypominam. No dzisiaj jest Dzień Kobiet. A, no fajnie, wszystkiego najlepszego. Muszę lecieć. No to pa! Co mu się stało? Pójdę do Emmy. Może ona coś dostała? O-o! I nie masz mi się tutaj wrócić, dopóki nie rozwieziesz wszystkich pizz. Zrozumiano? Zrozumiano. No! I żeby mi to było ostatni raz! Cześć, Emma! O, cześć, Olivia! Co znowu zrobił Oliver, że tak na niego krzyczysz? Nic nie zrobił. No to jak to? To na niego krzyczysz tak, że cały Harley City słyszy. Weź, daj spokój. Dzisiaj przecież jest 8 marca, Dzień Kobiet, a ono mnie nie pamięta. Nawet mi głupiego kwiatka nie dał. No naprawdę, no mój tata dał mi kurczaka. Kurczaka? No, jego zdaniem to jest trendy. No wiesz co, naprawdę ten świat schodzi na psy. Ja nie wiem, co dalej. Zawsze na Dzień Kobiet daje się kwiatki. Ach, te kobiety mnie wykończą. Dziwna sprawa. Chodźmy może do Stefanii, może ona coś dostała. No jasne, szybko sprawdźmy. O, tutaj jest. Cześć Stefanii. Cześć dziewczyny. Co tam się stało? No dziwna sprawa. Dzisiaj jest 8 marca, Dzień Kobiet, a my nic nie dostałyśmy. No to tak jak ja. Ale wiecie co? Mój tata zachowuje się dziwnie. Jak to dziwnie? No, cały dzień z kimś rozmawia przez telefon i głupio się podśmiechuje. Nie wiem, o co mu chodzi. Wiesz co, kochanie, wydaje mi się, że dzisiaj jednak nie będzie obiadu. Jak wolisz, kochanie. A z czego ty się śmiejesz? A nic, tak do siebie. Dziwna sprawa. No faktycznie dziwna. Robert jak odjeżdżał, też się śmiał. No i Oliver też się podśpiewywał. Oni się na pewno śmieją z nas. To jak, Robert? Dzisiaj na 19? Tak, dzisiaj na 19, ale będą w szoku. No naprawdę, dobra, ja muszę lecieć. Ja też, to do zobaczycka, do później. Musimy coś z tym zrobić. Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co się dzieje. Idziesz, Emma? Tak, już idę, za chwilę was dogonię. Zadzwonię do Supergirl. Może u niej to samo się dzieje. Halo, Emma, co się stało? Kogo okradają? Nie, Supergirl, nikogo. Dzisiaj Dzień Kobiet, prawda? No, prawda. A dostałyście coś? Nie, no skąd? Wy też nic?
No nie, nikt nam nic nie przysłał, ani kwiatka, nawet głupiej czekoladki. No u nas tak samo, coś się dzieje niedobrego. Niedobrego, po prostu zapomnieli. Faktycznie, to też prawda. No nic, dobra, to tyle, trzymaj się, pa! To nie tylko u nas się to dzieje, bardzo dziwne. Wiesz co, kochanie, ja już muszę iść. A gdzie ty musisz iść? Na mecz, tak, tak, idę na mecz. W Dzień Kobiet? No tak, bo to przecież ważny mecz. Paniczu Batmanie, paniczu Batmanie, trzeba wstawać. Co? Kto mnie potrzebuje? Gdzie mnie potrzebuje? Zaraz załatwię go z karata. Ale chwila, spokojnie, paniczu, ja nie dlatego pana budzę. O, Alfred, to czemu mi zawracasz głowę? No bo paniczu, dzisiaj jest Dzień Kobiet, a co roku pan wysyła kwiaty. No faktycznie. To zrobimy tak. Kup 900, nie, lepiej 1500 kwiatów i roześlij je po wszystkich superbohaterkach. Po wszystkich superbohaterkach? Ale przecież zajmie to cały dzień. Alfred, dbanie o kontakty to jest najważniejsza rzecz w życiu superbohatera. Także roześlij te kwiaty, dziewczyny będą zadowolone. Pa, ja muszę iść. No nie, najgorsza robota zawsze dla mnie. Czy to ja zawsze muszę robić? Ale czy do trującego bluszu też mam wysłać? Może wyślę, niech będzie. I do czokerka też. No wiecie co, to jest bardzo dziwne. I co, ja się cieszyłam tak na ten Dzień Kobiet, a i tak nic nie dostaniemy. O, dostałam SMS. Wielka wyprzedaż, wszystkie sukienki za złotówkę w centrum handlowym. O nie! Ojej, to niemożliwe, szybko lecimy, przeczytaj szczegóły. Tu pisze, że zaczyna się o 19:00, kto pierwszy, ten lepszy. To pędzimy biegiem! Jest, uwielbiam wyprzedaże. Gdzie ta wyprzedaż? Jesteśmy pierwsze, jest 19:00. Hej, ale tutaj dzieje się coś dziwnego. Tutaj nikogo nie ma. Emma, jesteś pewna, że to było dzisiaj? No pewnie, 8 marzec, Dzień Kobiet. Cześć dziewczynki, też przyszłyście na wyprzedaż? Tak, ale tutaj nic nie ma, nikogo nie ma. Co się dzieje? Hej! Przyleciałam jak tylko mogłam. Nie dokończyłam strzeżenia. No, to gdzie ta wyprzedaż? No właśnie, na razie nie ma. No jak to nie ma? O, hej Andrea, hej Mia. No cześć, gdzie ta wyprzedaż? No nie ma, no co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Wow, spójrzcie tam na górę! 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Ojej, co to jest? Z okazji Dnia Kobiet chcielibyśmy złożyć wam, drogie panie, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz mnóstwo kwiatów, na które zasługujecie. Oliver, załączaj muzę, a was, drogie panie, zapraszam na mały poczęstunek. Wow, ale tort! Wow, takiego ogromnego jeszcze nie widziałam. Co sobie pani życzą? Ja poproszę lody waniliowe. A ja poproszę cappuccino. Ja za to poproszę masaż stóp. Oczywiście, oczywiście. Wiecie co, nie spodziewałam się, że chłopaki zrobią nam aż taką niespodziankę. Naprawdę, to jest mój najlepszy Dzień Kobiet w życiu. Jej! Z okazji Dnia Kobiet chciałabym życzyć wszystkim kobietkom. Hej, Olivia. Oliver, przeszkadzasz mi. To jest moja kwestia. Ja jestem mężczyzną. Już, uciekaj, uciekaj, już, już, już. No dobra. Pa! Chłopaki, składamy życzenia! Z okazji Dnia Kobiet chcielibyśmy złożyć wszystkim kobietkom, i tym małym, i tym dużym, najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrówka oraz mnóstwo, mnóstwo słodyczy i kwiatów. Aby spełniały wam się wszystkie życzenia!
Jeśli spodobała Wam się nasza niespodzianka, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał. Wkrótce pojawią się nowe odcinki bajek. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! I jeszcze raz wszystkiego najlepszego! Chciałbym pozdrowić Martynę PLX, Wiktorię Pastwę, Pani Panda TV, Kingę Life oraz Bellatrix 890. Wszystkiego najlepszego wszystkim naszym widzom! Coś jeszcze podać? Tak, ja poproszę kawę, spaghetti, ja poproszę pizzę, a ja bym chciała maseczkę z alg wodnych. Nie, za dużo informacji, za dużo informacji. O, o, przepraszam, przepraszam, za dużo informacji. Ach, te walentynki, tyle zakochanych ludzi chodzi po ulicach. Daj kwiaty temu, zabierz prezent tamtemu, tylko wszyscy o mnie zapominają. Też bym chciała dostać kiedyś walentynkę. Nikt mnie nie kocha. A może jednak? Może będę miała jakiegoś cichego wielbiciela? A, już się nie mogę doczekać. Ale chwila, przecież to ja rozwożę prezenty i listy. O nie. O nie, już się zaczyna. No dobra, do dzieła. Zapraszam, kto pierwszy? Cześć Stefanie. O, cześć Oliver. Co tam wysyłasz? Wysyłam walentynkę. Dobra, to pa. A co on się tak dziwnie zachowuje? Cześć Robert, też wysyłasz walentynkę? No pewnie, tylko dowieź na czas. Dzięki, pa. Pa, zapraszam kolejną osobę. Cześć Stefanie. Cześć Julian, co ty robisz z tymi tapczkami? No, to jest prezent na walentynki. Taczki na walentynki? No, ale super, co? Adres masz na kole, dzięki. O ja, taczki? Kto teraz chce dostać taczki na walentynki? No i dobra, więcej to już na pewno nie zmieszczę. No dobra, teraz w drogę. Mam robotę do samego wieczoru. Pierwszy przystanek, dom Emmy. Stefanie, masz to, co wysłałem? Mam. Wszystko gotowe. Zostawię po cichu, tak jak pan chciał. Okej, super. Ciekawe, czy ja coś dostanę na walentynki. Gdzie to było? O, jest, dobra. Jest ten prezent. Dobra. Prezent dla mamy. Karteczka w środku. Prezent dla taty. I list dla Emmy. Ale dzisiaj mają udane walentynki. Ciekawe, kto przysłał walentynkę Emmie. Dalej do salonu Nataszy. Na pewno się ucieszy. Cześć Stefanie, co masz dla mnie? Masz dla mnie walentynkę? Proszę, masz dla mnie walentynkę? Wiesz co, Natasza? Mam dla ciebie coś znacznie lepszego. O ja! Wow, jakie piękne! Proszę bardzo. Oto kwiaty oraz nożyczki, ekskluzywne nożyczki od Juliana. Muszę również ci zaśpiewać. kocham cię, bardzo kocham, kocham cię. To była kompozycja Juliana. Proszę. Oj, ja nie wiem, co powiedzieć. Tak mi miło na sercu. Wiedziałam. Cześć, Natasza. Miłych walentynek. Oj, dziękuję. Mnie to chyba nigdy nie spotka. Stefania, być. Ktoś mnie woła? Być, Stefania. Tak, jestem Stefani. Słucham. Wziąć te kwiaty, dostarczyć. 20, kolacja, bad girl, dziś. Wziąć te kwiaty i dostarczyć. Rozumieć? Tak, chyba rozumiem. Ma pan dzisiaj o godzinie 20 kolację w swojej jaskini z bad girl. Zgadza się? Tak. Wziąć kwiaty, przyjść, dostarczyć, być. Rozumieć?
Tak, będę. Dobrze. Dziękować. Ojej, najdziwniejsze zamówienie walentynkowe ever. No dobra, w drogę. Powiedz mi, co się dzieje, kochanie. Nic. No jak to nic? No przecież widzę, że coś się dzieje. No powiedz. Nic się nie dzieje. No ja wiem, że mieliśmy iść na zakupy, ale to następnym razem pójdziemy. Mam dzisiaj mecz, naprawdę. Nie mogę dzisiaj z tobą wyjść na miasto. Dobra, spoko. Ona jeszcze nie wie o moim niecnym planie. Co się tak głupio szczerzysz? A wiesz, cieszę się z meczu. No jasne. O, Stefanie, moja walentynka. Ciekawe od kogo? Stefanie, masz coś dla mnie? Mam, tylko wiesz co, Mija, lepiej zamknij oczy. Będzie to straszna niespodzianka. Ojej, już się nie mogę doczekać. Tam, tararam. Proszę bardzo. Taczki? Tak, taczki. Ja mówiłam Julianowi, że to zły pomysł, ale... Ale to jest bombowe! Najlepsze taczki, jakie kiedykolwiek miałam, Ale co ty będziesz robiła z tymi taczkami, Mija? No jak to co? Można na nich przemawiać do publiczności. Można wypoczywać. Raz się nawet w taczkach kąpałam. Co? Ale co najważniejsze, Julian będzie mnie w nich woził. No, chyba jeszcze Nataszę. Słucham? A nic. Ojej, zapomniałam jeszcze, że muszę jechać do parku rozrywki. No dobra. Cześć, Stephanie. Cześć, Ben. Masz coś dla mnie? No, jak co roku. Raczej nie inaczej. No, dawaj mi te prezenty i walentynki. Już no, przecież się nie rozdwoję, nie? Wiesz co? Chyba w następnym roku sam będziesz mógł sobie rozwozić te swoje prezenty. Oja, ile prezentów! Tyle dostajesz co roku, a nikomu nic nie dajesz. No bo wiesz, ja jeszcze nie znalazłem tej jednej jedynej. A, no jak chcesz. No, dawaj! To już wszystko. Ej, a co tak mało? Jak to mało? To jest dla ciebie mało? No pewnie, w tamtym roku było 30. Wiesz co? Wydaje mi się, że twoja popularność jednak spada. Cześć! O nie! Muszę coś z tym zrobić! Te walentynki są coraz bardziej męczące. A co to za dziwna para? Ojej, jakie aniołki! Alfred? Yes, sir? Dzisiaj być kolacja 20. Badger, tu kwiaty, Stefania, być, zrobić kolacja now. Czy dobrze rozumiem, chce pan ze mną zjeść kolację? Alfred, tu Badger, być kolacja dziś 20. Kwiaty, prezent, walentynki, now! A,
Chce pan zrobić kolację walentynkową. No tak, mogłem się spodziewać. Zaraz się tym zajmę, No, tak ma być. Dziękować. Gdzie ja teraz znajdę André? O, jest! Andrea! Mam coś dla ciebie! Ojej! A ja myślałam, że nic nie dostanę! Boże, Stephanie! Jak super! Od kogo? Przeczytaj! Robert? Dobra, zostawię was samych. Robert, to ty walentynkę dla mnie? Tak, Andrea, bo wiesz, bo od chwili, od kiedy cię pierwszy raz ujrzałem, wiedziałem, że będziemy zgraną parą. Naprawdę, Robert, jak mi miło. Andrea, mam do ciebie pytanie. Tak? Czy... No, mów. Czy... usiądziesz ze mną na sprawdzianie? Halo, Andrea, przecież ja do ciebie z sercem. Kurczę, a miało być tak pięknie. Kwiaty, walentynki. A ja sama sobie muszę robić walentynki. Jakbym kiedyś chciała coś dostać. No po prostu, no nawet głupi płatek. A zresztą i tak nie lubię walentynek. No dobra, to idź na ten swój głupi mecz, jak ci tak bardzo na nim zależy. Ale kochanie, weszłabyś ze mną na chwilkę do hotelu, co? Muszę coś kupić, a później cię odwiozę do domu, dobra? Jak nie mam innego wyjścia, to dobra. Ale będzie niespodzianka! Panie przodem. Dzięki. Gdzie jest Stephanie? Ja muszę jej to powiedzieć. No i czego ode mnie chce ten Batman, no? Jakbym nie miała nic innego do roboty. A co to? Cześć, baby. Batman? Jak ty wyglądasz? Ja być twoją walentynką. Zrobić kolację ze świecami. Ty chcieć być moją walentynką? Batman... Czekać, zaraz coś zaśpiewać. Ojej, ale jestem zaskoczona. Ja ciebie kochać, kochać ciebie ja. I jak, podobać? Ojej, bardzo podobać. Ale to nie wszystko, poczekać. Stefania przyjechać. Witam serdecznie. Oto walentynka oraz kwiaty od Batmana. Życzę miłych walentynek. Do widzenia. Ojej, Batman. Batman, ale powiedz mi, czemu ty dzisiaj tak dziwnie wyglądasz i dziwnie mówisz? No bo wiesz, ty mówić, że ja zachowywać się jak jaskiniowiec, więc ja chcieć być prawdziwy jaskiniowiec. Ale Batman, to było z przekąsem. Czyli ja nie być jaskiniowiec? Nie, mógłbyś zmienić ten strój, bo wyglądasz naprawdę tragicznie. Dobrze, to za chwilę zmienić strój. Ojej! Jak? Lepiej? No pewnie! No to chodź, zabiorę cię na dancing. Ale super, z tobą wszędzie! No dobra, wszystko rozwiezione. Teraz pójdę się do domu położyć spać. Oliver? Oliver, co tutaj robisz? No bo Stephanie, słuchaj... Co się dzieje? Zapomniałam dostarczyć twojej walentynki? No właśnie, ja ją muszę sam dostarczyć, bo... No wysłuchaj się. Czy chciałabyś zostać moją walentynką? Ja?
No bo wiesz, jak nie chcesz, to nie musisz. Ależ oczywiście, że chcę. Wow, super, nie myślałem, że się zgodzisz. To chodź, zapraszam cię na dancing. Pojedziemy moim rumakiem, dobra? Okej, za chwilę dojdę do ciebie. Wow, nigdy nie przypuszczałam, że mogę dostać walentynkę, a tym bardziej, że da mi ją Oliver. Szykują się świetne walentynki dla mnie. A wy dostaliście coś na walentynki? Jeśli tak, zostawcie komentarz. Pamiętajcie, żeby również zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, żeby nie ominąć nowych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Chciałabym również pozdrowić Sonię Sobczyk, Laurę oraz Czarną Kropeczkę. A wszystkim życzę świetnych walentynek. Pa, pa! No, załatwię wszystko. Ależ najpierw usiądź sobie wygodnie. O co biega? Kocham cię, ale kocham cię, bardzo kocham cię. Ojej, wariat. A mówiłem, że to niezła niespodzianka? No, mówiłeś, mówiłeś. Masz buziaka. Ale to był caos. Harley! No, kochanie, zamknij oczy i chodź, chodź, chodź. Już mogę otworzyć? Taram! Proszę, oto walentynka dla ciebie. Ojej, miotła! Zawsze o takiej marzyłam. A to walentynka dla ciebie. Ojo, utko! Uwielbiam utka. Ojej, moje najlepsze walentynki. Moje też. A wasze? Dziękować, lajkować, komentować, subskrybować.